Cześć, witajcie na kanale Daniel w Dublinie. Jesteśmy w Dublinie i idziemy oglądać dekoracje świąteczne. Idziemy oglądać dekoracje świetlne, które tutaj są pomontowane z okazji świąt. Więc cieszę się bardzo, bo spędziłem w ostatnich 2 tygodniach dużo czasu w Dublinie, ale nigdy w nocy, więc nie miałem okazji wam pokazać tych świateł, które są naprawdę piękne. Jeżeli oglądaliście moje vlogmasy z zeszłego roku, to pokazywałem je dosyć całkowicie. Natomiast idziemy, oglądamy. Jestem super exciting, bo bardzo chciałem je wreszcie zobaczyć. Więc pochodzimy, pooglądamy, poczujemy się troszeczkę, ja się poczuję jak turysta we własnym mieście, ale bardzo się cieszę. Jest strasznie zimno, jest po prostu przerażająco zimno. Mam czapkę w plecaku, ale nie chcę jej zakładać, bo mam włosy fajnie zrobione, więc by mi się fryzura zepsuła. Ale chyba jeszcze tak wytrzymam, może z pół godziny. I chyba jednak ją ubiorę, bo jest po prostu przerażająco zimno. Zapraszam was do oglądania dekoracji świetnych w Dublinie. Ponieważ jest bardzo dużo rzeczy do zobaczenia, jest bardzo też busy dzisiaj, bo wszyscy wychodzą z pracy, to ja stwierdziłem, że pokażę wam główną ulicę miasta, czyli O'Connell Street ze szpilą, i pokażę wam Henry Street, gdzie jest taki ala market świąteczny, bo będzie tego troszeczkę dużo, więc podzielę sobie to, co dzisiaj zobaczę, i nagram na kilka etapów. Pięknie, prawda? Słuchajcie, jest busy na ulicy, jest kilka ludzi, jest bardzo zimno, bo wszyscy się drą na markecie podróbowym. Ja sobie chciałem zakończyć tego vloga, a to jest jeszcze głośniej, ale potrzebuję mieć jakąś Christmas decoration, a nie mam żadnej Christmasowej dekoracji, więc zanim zakończę tego vloga dzisiaj, idziemy kupić jakąś dekorację, żebyśmy mieli zgodnie z planem coś ekstra. Ja właśnie złapałem windę i kupiłem swoją dekorację świąteczną w Debenham. To jest taki sieć sklepu. To jest moja świąteczna dekoracja. Czy to dobrze widać? Widać. Piękna, gliniana dekoracja, no bo na przedtem jest 8 euro na 4, więc naprawdę super. I proszę bardzo, to jest dekoracja dnia. Ja sobie to przy okazji selfie szczelę.
Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał się Wam O'Connor Street i Henry Street w świątecznym wydaniu. Bardzo busy, ale wydaje mi się, że też bardzo fajnie, bardzo tak klimatycznie. Dziękuję Wam raz jeszcze za oglądanie i zapraszam Was na kolejnego vloga już jutro. Miłego wieczoru.